Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w 9 odcinku Więzień Czasu. Moi drodzy, tak jak widzicie, Pamela przeniosła się w czasie. Ta starsza Pamela jakby wróciła do teraźniejszości, w sumie tak to można nazwać. I jesteśmy tutaj tak naprawdę chwilowo, żeby spotkać się z naszymi rodzicami i wytłumaczyć im wiele tak naprawdę znaczących rzeczy. Dla niej to minęło naprawdę wiele lat, dla nich to jest kilka miesięcy tak naprawdę, bo wyruszaliśmy gdzieś chyba właśnie we wrześniu, a jest zima, także zakładamy, że jest jakiś tam grudzień. Ale ja nie chcę się zagłębiać w daty, bo wiadomo, to jest pokomplikowane strasznie, więc jest jak jest. Okej, mamy bardzo późną godzinę, drugą w nocy. Oni mają naprawdę wiele, słuchajcie, do gadania, natomiast wiadomo, jest późna godzina, więc ja ich już położę spać. Pogramy sobie tutaj właśnie tak jeden dzień, trochę spędzimy z Pamelą taką, rzekłbym, nostalgiczną przygodę w jej domu starym. Tutaj mamy właśnie jej ten pokój. Naprawdę myślę, że ona nie może się doczekać, żeby poczuć się tak samo jak te ileś tam lat wcześniej, prawda? Kilkadziesiąt lat wcześniej, więc od razu weźmiemy sobie, czemu ty wstałeś, gościu, idź spać. Weźmiemy sobie od razu kąpiel, tak jak za dawnych czasów i już wam tłumaczę. Muszę się przyznać szczerze, że uwielbiam wasze teorie odnośnie tej serii. Naprawdę uwielbiam je czytać. Są niesamowite. Problem w tym wszystkim, że bardzo powoli zbliżamy się do finału, więc pewne rzeczy zostały już, tak mi się wydaje, zdecydowane. Ale też mam takie wrażenie, że kurczę, powinienem w pewnym momencie jednak lepszy by był Więzień Czasu, gdyby wyszedł jako pełen film, jakby bez gameplayu, to by wyszło na pewno znacznie, znacznie inaczej. Dlatego, że tutaj mamy po prostu jeszcze ten gameplay i czasem wychodzi, że coś jest tak przeciągane trochę i tak dalej, żeby było, a wydaje mi się, że jakby to było tak ogólnie całym filmem, to by było super ekstra, ale nie żałuję mojej decyzji, jest fajnie, słuchajcie, możemy sobie trochę pograć. O tak, ona oczywiście idzie na laptopa, no wiadomo, tyle nie używała, ale no tak naprawdę tego nie ma. To jest, słuchajcie, niesamowity widok, że Pamela po tylu latach może w końcu położyć się w swoim własnym łóżku, tak jak za dawnych czasów. Na pewno czuje się niesamowicie i to jest naprawdę, słuchajcie, mega fajne, że udało nam się przenieść w tym czasie i wytłumaczyć tym naszym rodzicom, co tak naprawdę się stało. Ale ja już ją położyłem spać, bo naprawdę była mega późna godzina. Wstaniemy sobie rano, pewnie jej rodzice zrobią jakieś pyszne śniadanie i sobie trochę posiedzimy. Okej, widzę, że tutaj jest pobudka naprawdę wcześnie, także trochę się tutaj nimi pozajmujemy. Wziąłem nim wolne, żeby też w sumie został w pracy, no bo wiadomo, chcemy trochę spędzić czas z Pamelą. Pamela będzie wracać, no bo ona, tak jak mówię, ma wiele do roboty i jest tu tak naprawdę tylko przejściowo. Ale myślę, że to jest fajny aspekt, że możemy sobie trochę jakby pospędzać czas tak jak kiedyś. Jezus, to jest naprawdę niesamowite. Jeśli chodzi o rodziców Pameli, no to jej matka, z tego co pamiętam, była właśnie sekretarką, bizneswoman. Wydawało mi się, że ta praca tak dla niej najlepiej będzie pasować. I ona się nazywa Marlena Lewus, a jej ojciec był nauczycielem, tak, dokładnie to pamiętam. Specjalnie tutaj ma taki właśnie gabinet, pięknie wyglądający. W sumie trochę wygląda jakby miał tutaj klientów, w sensie jakiś psycholog albo coś w tym stylu. Może, nie wiem, ale wydaje mi się, że on właśnie głównie uwielbia swoją pracę, że jest nauczycielem i tak dalej. Okej, ona tam gotuje, dałem, żeby sobie wzięła też wolne. Pójdziemy sobie od razu tutaj właśnie do naszej kuchni i zjemy sobie śniadanko, słuchajcie, pogadamy trochę z jej mamą i tatą. Tylko moglibyście usiąść przy tym stole, w sumie to by fajnie wyglądało, ten sobie oczywiście wziął coś innego. To jest taka, słuchajcie, logika, że okej, w końcu się udało. No na pewno tutaj Pamela będzie się tłumaczyć, co się stało. Właśnie, nawet sobie śpiewają, więc tutaj, słuchajcie, w tym momencie odbywa się konkretna rozmowa i tłumaczymy, co się stało, co się wydarzyło i tak dalej, także myślę, że oni będą w miarę usatysfakcjonowani, że no, znają prawdę, wiedzą jak jest. Jest to strasznie przykre, słuchajcie, bo może wam się teraz taki pomysł nasuwa, że czemu jakby ta Pamela z teraźniejszości, w sensie ta, wiecie, młoda, nie mogłaby się tutaj cofnąć i pojawić. No tak jak mówię, słuchajcie, wszystko z pętlą, to wszystko jest tak poplątane. Aha, fajnie, dobra, ja to kliknąłem, wiem. Wszystko jest pętlą i niestety tak nie było wcześniej. Musimy zachować tą pętlę tak, jak było wcześniej, więc skoro ona wcześniej się nie przeniosła, no to teraz też się nie przeniesie.
Zresztą to w ogóle by się kompletnie, słuchajcie, wszystko porujnowało. Dobra, czekajcie, pochowiemy te wszystkie rzeczy. No właśnie, gadajcie intensywnie, macie wiele do nadrobienia, wiele tematów do poruszenia. Słuchajcie, no nie wiem, nie będę się tutaj zagłębiać do końca, co oni, o czym oni rozmawiają, ale no powiedzmy ważne tematy, ważne rzeczy, słuchajcie, wszystko Pamela jej opowiada od początku do końca, jak wszystko się działo, prawda? Miejmy nadzieję, że to nie poniesie w sumie żadnych konsekwencji, nie zniszczymy jakiejś tam, wiecie, czasu albo coś w tym stylu. Moglibyśmy jeszcze właśnie, kurczę, pójść jakby do innych ludzi, tak, na przykład do rodziców Agaty, czy tam przyjaciół i w ogóle też to wytłumaczyć. No ale tym razem jesteśmy tylko tutaj. Mnie to bardzo kusi, żeby ona naprawdę usiadła do tego komputera serio teraz tak autentycznie, żeby tylko, wiecie, zobaczyła jakieś portale społecznościowe, co się dzieje, co się stało, przeglądaj Steamspedię, cokolwiek, może sobie poczytać informacje o przeszłości, co się stało. W sensie to jest fajne, mam nadzieję, że w sensie nie zostawi żadnego znaczącego śladu po sobie, także na spokojnie, to nie jest jej jakby komputer, więc wszystko będzie na jej ojca. On tutaj sobie właśnie w tym lusterku coś robi. A jej matka sobie też w łazience przegląda sieć. Fajny ten pokój, co? Mi się w ogóle strasznie to mieszkanie podoba już bardzo dawno, prawie rok temu, jakby je tutaj, może nie o tyle sam wszystko przygotowałem, ale pamiętam, że już rok temu jakby powolutku zaczynałem pracować nad tym wszystkim, więc kurczę, no wspomniałem, fajne, lubię to mieszkanie strasznie. O właśnie, przyszła jej mama. O, będą sobie tutaj gadać, ale fajnie. No, może wyszukujemy jakieś, słuchajcie, konkretnie dla nas ważne informacje, które mogą nam się przydać, albo ona czyta tutaj różne ciekawe rzeczy. Tutaj na pewno, kochani, oni całą tą tajemnicę zachowają dla siebie. Miejmy taką nadzieję, że nic się nie wygadają. Pamela obiecuje w tym momencie, że będzie ich odwiedzać, że już nigdy ich nie zostawi i że będzie razem z nimi. Także na spokojnie, słuchajcie, nie jest to ich ostatnie spotkanie, także tak to będzie, słuchajcie, od tej pory wyglądać. To jest fajne, słuchajcie, to jest serio niesamowite, może nam się uda, może kiedyś Pamela, w sensie ta teraźniejsza, się pojawi, nie wiem, słuchajcie, naprawdę, tak po prostu mówię czysto moje myśli, niekoniecznie wszystko, co mówię, zawsze może się wydarzyć, po prostu staram się być jakby trochę na waszym miejscu i tak rzucać takie nietypowe myśli. Dobrze, kochani, to by było chyba na tyle w tym odcinku, taki krótki gameplay, tak jak mówię, że od dłuższego czasu sobie tak trochę pogrywamy, to by było chyba na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku Więzień Czasu. Będzie się działo teraz już konkretnie, lecimy, słuchajcie, do finału tej serii, będzie super ekstra, będą się okazywały niesamowite rzeczy. Moi drodzy, to tyle, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i my się będziemy widzieć kolejnym razem w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć!